Siostry od aniołów pracują nie tylko w Polsce czy Europie Wschodniej, ale także na kontynencie afrykańskim. W Kamerunie, Demokratycznej Republice Konga i Rwandzie. Tam zajmują się przede wszystkim sprawami związanymi z edukacją i ochroną zdrowia. Nagroda specjalna Caritas Polska trafia do Zgromadzenia Sióstr od Aniołów. Gratuluję. Siostry od Aniołów, wielkie brawa! Ogromna radość i wzruszenie, ponieważ no te 35 lat pracy, a ja osobiście pracowałam tam 25 lat, więc to była wielka radość, że osobiście tę nagrodę mogłam odebrać. I myślę, że właśnie ta statuetka to taki symbol był i tego miłosierdzia, który każda siostra misjonarka przekazała tam na misjach, czy w Rwandzie, czy w Kongo, czy w Kamerunie, ale i także te miłosierdzie, które otrzymałam, bo dając naprawdę otrzymujemy. Otrzymujemy wdzięczność, otrzymujemy radość tych ludzi. No to jest piękna praca misyjna, piękna praca. Też jest to taka radość, że można było podziękować i jakoś tam powiedzieć o tym, że Polacy dużo pomagają. I że te właśnie nasze dzieła mogą funkcjonować dzięki pomocy. Dzięki pomocy też naszych rodaków, bo to czy adopcja serca, czy właśnie hospicjum, czy klinika dentystyczna, czy szpital w Kongo. Tak naprawdę były różne momenty kryzysowe, ale nigdy nie brakowało nam środków, żeby pomagać. I to właśnie dzięki opatrzności Bożej, ale właśnie dzięki otwartym sercom tutaj właśnie ludzi w Polsce. Pracujemy przede wszystkim w Rwandzie i w Kongo, tam właśnie w samym sercu Afryki. Mamy ośrodek zdrowia w Nyakinamie. Mamy hospicjum w Kabudze. To jest pierwsze hospicjum, które powstało w Rwandzie. Jak rozpoczynałyśmy projekt i myślałyśmy o hospicjum, myślałyśmy o chorych na AIDS. W tej chwili hospicjum jest otwarte, już funkcjonuje od kilku lat. Przyjmujemy głównie chorych, którzy są z nowotworami. Ponieważ kiedyś, jak przyjechałyśmy do Rwandy, do Afryki, nie było chorób nowotworowych tam, nie było chorób serca. Teraz już te choroby cywilizacyjne wkraczają także właśnie i tam. Mamy przychodnię dentystyczną, nasza siostra dentystka pojechała do Rwandy i przyjmuje. To jest też ogromna praca, ponieważ dentystów jest tam bardzo mało. I praktycznie jeden dentysta na milion, może trochę na mniej mieszkańców przypada. Także siostra ma dużo pracy i prowadzimy też przedszkole. Przedszkole i w Rwandzie, i w Kongo też mamy przedszkole. W Kamerunie również. Także te przedszkole i tymi maluchami zajmujemy się w tych trzech krajach w Afryce. Ta radość jest taka obustronna, tworzą się więzi i czasami właśnie zastanawiamy się, kto tutaj jest bardziej obdarowany, czy te dziecko rwandyjskie, czy tak naprawdę właśnie ci rodzice, którzy czują, że mają naprawdę dziecko. I te dzieci, które mówią, że no mam brata, czy mam siostrę tam w Rwandzie, czy w Kongo. Także no, to otwiera i to wyzwala. A ci, co mogą pojechać do Rwandy, czy do Konga, czy do Kamerunu, to każdy mówi, że no wiedział, że tam jest bieda, wiedział, ale nie wyobrażał sobie, że taka bieda rzeczywiście jest. I to otwiera serca i chyba w jakiś inny sposób patrzymy wtedy na nasze problemy tutaj, które mamy w Polsce.